Wykres funkcji liniowej przecina oś o y w punkcie o współrzędnych 0, 3. Wyznacz wzór tej funkcji i naszkicuj jej wykres, wiedząc, że prosta ta przechodzi przez punkt o współrzędnych minus 4, 5. Postać kierunkowa prostej wygląda następująco. Y równa się ax plus b. Nasze zadanie polega na tym, aby znaleźć współczynniki a i b. Znając punkt przecięcia wykresu z osią o y, od razu możemy wyznaczyć współczynnik b. Wiem, że ten współczynnik b jest równy drugiej współrzędnej, czyli współrzędnej y-kowej punktu przecięcia z osią o y. Czyli nasze b wynosi 3. Podstawmy do naszego równania za b trójkę. Czyli dostaniemy y równa się ax plus 3. W ten sposób jedyną naszą niewiadomą jest współczynnik a. Aby wyznaczyć współczynnik a, wykorzystamy informację, iż nasza prosta przechodzi przez punkt o współrzędnych minus 4, 5. Pierwsza współrzędna punktu to jest współrzędna x-owa, druga to jest y-kowa. Więc pod x-a będziemy wstawiać minus 4, pod y-ka wstawimy 5. Dostaniemy 5 równa się a razy minus 4 plus 3. Obliczmy z naszego równania a. Zapiszemy to w odwrotnej kolejności, czyli mamy minus 4a plus 3. Chcemy obliczyć a, więc trójkę przerzucimy na lewą stronę równania. Dostaniemy 5 odjąć 3 równa się minus 4a. Dostajemy 2 równa się minus 4a. Wystarczy podzielić obustronnie przez minus 4, czyli dostajemy minus 1 druga równa się a. Teraz już wystarczy podstawić do naszego równania pod a minus 1 drugą. Dostaniemy równanie naszej prostej, y równa się minus 1 druga x plus 3. Ponieważ już na samym początku mieliśmy podane dwa punkty, przez które nasza prosta przechodzi, aby naszkicować wykres, wystarczy po prostu współrzędne tych punktów umieścić na wykresie. Czyli mamy pierwszy punkt o współrzędnych 0, 3 i drugi punkt o współrzędnych minus 4, 5. Po zaznaczeniu naszych dwóch punktów wystarczy narysować prostą, która przez te dwa punkty przechodzi.